Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Aga, tym razem część druga Ghost Recon Breakpoint, jest to część druga. Jeżeli nie oglądałeś części pierwszej, którą nagrywałam wczoraj, to koniecznie oglądnij, tutaj podlinkuję pod spodem. Jest to cały wstęp, więc fajnie być po prostu od samego początku. A teraz no, zaczynamy. Jestem tego świadoma, owszem, że mój głos nie jest synchronizowany do wideo, także jeszcze do tego nie doszłam, trochę się namęczyłam ogólnie z ustawieniami, także niech już będzie. Odpuśćcie mi, proszę. No więc dobra, zaczynamy. Pobiwakowałam wczoraj, tu mam jakichś ziomeczków. Wczoraj odpoczywałam po prostu na jakimś tam ognisku. Także, dobra, gdzie mamy iść? Tutaj ogólnie mogę sobie dołączyć moich znajomych. Na razie mam jednego znajomego, który chce ze mną grać, także jeżeli chcecie, to dołączcie śmiało. Jaka muzyka? Dobra. Już widzę, gdzie muszę iść. O, tam wczoraj odpoczywałam. Czy ja coś ze sklepu chcę? Dobra, sprawdźmy, co masz. Sprawdźmy. Pacja, nie enter. Pacja, enter. No pressure. Take your time. Dobra, dobra, nie poganiaj. Mam w sumie trochę kasy. Myślę, czy mam coś kupować. Aha, tu są jakieś po prostu emblematy. Po co mi emblemat? Ja ogólnie jestem bardziej za shotgunami. Nie wiem czemu. Zazwyczaj tak miałam, że po prostu ja zawsze miałam shotguna. No nie wiem. Jakie ja ogólnie mam equipment? A w sumie mogę sprzedać i kupić sobie po prostu innego. I tak też zrobię. Ale niech będzie. Okej. You're a little far from home, aren't you? I'm here on work. This is no vacation. You don't look like the typical tourist. In fact, you look like you have a little bit of soldier in you. What's your story? I came here looking for a little peace. Instead, I found the wolves. It sounds like we have a common enemy. What can you tell me about them? I've been doing recon on those pricks for months now. They're different than regular Sentinel. They're more like you. They're highly specialized. They work in small teams and they're lethal. They got their own op sites all to themselves. They hardly ever leave. They just train. I'll have to pay them a visit. What? You got a death wish? You can't fight them alone. They're too good. You'll need a full team to take them on. Can I count you in? Like I said, I came here looking for peace. But that doesn't mean I can't tell you where to find a fight. Let me know when you're ready. You'll need a team, so either bring your own or I'll help you find one. Then I'll show you where to find the wolves' current offsite. You can get down to business. I'll see you later. Cool. The battlefield will need more blood. Makes the green grass grow. Right? Holt. Hey. How are you, man? Nomad. Who's left? Who made it? You just relax, pal. I'm doing what I can. You damn superhero. Here. Here's another superpower.
I can't find Midas. But Weaver... You just relax, pal. We'll take care of it, all right? And the Wasp. Yeah. And with the comms blackout, I can't reach the ship. But I'll talk to Matt Schultz, the big guy. He might have a boat I can use. Don't you worry. I'll come back with some help. Go. Chcę odwiedzić, a ty... Rozmawiam z tobą. How's your pal? Hold it up. Thanks for looking after him. You heard anything about a Lieutenant Colonel Walker? That the guy that works with the troops call themselves the Wolves? Used to be Skelltech's military advisor. Heard he was an operator. You know him? Yeah. Yeah, we met a couple times. Ale jednak... Sami z włosami lepiej wygląda. Moim zdaniem. Czyli ziomek walczył z nami i się wrócił z jakiegoś powodu. You got a mean look in your eye. You got big plans? Know how I can get off this island? Right. And leave us regular folk to fend for ourselves, huh? Każdy patrzy na siebie, ziom. Auckland is 2,000 kilometers away. It's an awful long way to run with your tail between your legs. Ja umiem się akurat skradać. I'm not running, Mats. The USS Wasp is a couple dozen clicks off the coast. If I can get there, I can come back here with some help. The Wasp, huh? Not sure I'm fond of the idea of a bunch of squids running around our island. There are a couple of jarheads on board, too. Well, if that's the case... Look. I'll be straight with you. We know that we're no match for former Spec Ops. So some of our friends, homesteaders and Skell employees both, are leaving the island on a couple of boats. Can you get them protection on the Wasp? Absolutely. All right. I'll tell you where the boats are. Nie widzicie mnie.
What do you know about people out here who want to fight us? You seen them? No, sir. And have you encountered any subversive elements? No, sir. I'm sorry. Hey! Where the hell did that come from? I'm not ready to die. No, no, no! Any idea whereabouts I could find this location? Luckily, I do know somewhere you can check. Thanks for that. Please leave me alone. Dobra, to jedziemy dalej. Już niedaleko celu. Także... zobaczymy. Srane drony. Answer me. Watch out! We're on- Thank you.
No i patrzcie na te widoki. Pięknie. Gra jest naprawdę warta wszystkiego. Naprawdę polecam.
jeszcze nie odkryłam wszystkiego, jest tyle szczegółów, jest tyle rzeczy, opcji, że no można grać i grać. Naprawdę chyba się to nie znudzi. Jedynie co, to bolą mnie oczy od tego wszystkiego, ale tak to bym grała i grała. Także naprawdę polecam. To by było na tyle dzisiaj. Następnym razem widzimy się pewnie, na pewno w tygodniu. Jeżeli się podobało, zostawcie lajka, subskrybujcie, pokażcie trochę miłości. Także pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.